You're like a circle that floats around me, keeping me. Dzień dobry kochani, w ten piękny, słoneczny poranek. Ja właśnie zaczynam nowy tydzień i to będzie naprawdę bardzo intensywny tydzień. Za moment jadę na Sephora Open Door. Wyobraźcie sobie, że przez prawie 8 lat, jak jestem blogerką, będę tam pierwszy raz. I tak jak większość z Was, do tej pory oglądałam relacje u innych vlogerek na ich kanałach, a teraz będę miała okazję sama tam się wybrać, zobaczyć co i jak. I tak sobie pomyślałam, że zrobię właśnie dzisiaj dla Was taką małą relację z tego wydarzenia. Pokażę Wam, jakie nowe produkty wprowadzają do swojej oferty marki, które znajdziecie w Seforze. Wiem, że będzie na miejscu również Paweł, więc postaram się go troszkę zagadać, co i jak tam nowego w Estée Lauder. Także jedziemy. Tym razem Sephora Open Door odbędzie się na ulicy Wioślarskiej 8. Max mnie zawodzi. I zobaczymy, co tam ciekawego będzie się działo. Buongiorno, witam, cześć, jestem tutaj. Widzisz? No tak, tak widzisz. Tak, widzisz, na tak? pewno widzisz. Wiesz, czego brakuje? 1 aprile, 1 aprile. Masakra od rana, masakra. Uciekam. Ale zanim wyjdę z domu, to jeszcze Wam pokażę tak szybciutko, co mam dzisiaj na sobie. To jest mój najnowszy sweterek z Zary, który ma taką bardzo fajną strukturę i on jest dostępny chyba w 3 kolorach, w białym, czarnym i chyba jeszcze w takim cielistym. Pod nim mam bokserkę, żeby oczywiście nic mi tutaj nie prześwitywało. Spodnie w kratkę, również z Zary, kupiłam je w zeszłym roku. Buty od Johna Galliano. Zakładam jeszcze, już Wam pokazuję, skórę. Moją ramoneskę skórę. To jest oczywiście skóra ekologiczna. Ramoneskę z Zary, do tego torebka tam z tyłu i jestem gotowa do wyjścia. Lecę. Kochani, trochę tutaj słabo słychać, ale mam nadzieję, że będziecie słyszeć dobrze Pawła, który pokaże Wam za chwilę nowości, które pojawiły się w marce Estée Lauder. Paweł, co takiego nowego? Widzę, że wszystko na czerwono, a to oznacza tylko jedno. Moc i energia. Kochani, słuchajcie, w Polsce nareszcie pojawiła się nowa linia od Estée Lauder. Linia Nutrisys z ekstraktem z granatu. Jest to linia, która w Azji już jakiś czas była. Ja jestem trochę zmęczony, bo właśnie pedałowałem na tak, rowerze. Tak, 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 pokażemy to, pokażemy. I robiłem smoothie dla I wybaczymy Anity. Ci to, Paweł. Słuchajcie, linia Nutrisys, która jest bardzo aktywna, dodaje takiego silnego nawilżenia, powera naszej skórze. Z myślą o Azjatkach początkowo była tutaj stworzona, aby jakby spotęgować ten efekt naturalności, tej świeżości dla kobiet, które prowadzą aktywny, zdrowy tryb życia. I co tutaj mamy? Słuchajcie, to jest no najważniejsze. Właśnie. Mamy dwa lotiony, czyli dwie takie esencje. Jedna jest lżejsza, ta, a druga jest taka zawiesista, bardziej taka żelowa. W zależności od typu skóry i odbudowań wybieramy tę właściwą. Mamy dwie konsystencje kremu na dzień. Pierwsza to jest konsystencja żelowa, ale to nie jest konsystencja matującego kremu. To jest konsystencja, która daje taki efekt poczucia takiej mokrej, fajnej skóry. A druga konsystencja to jest konsystencja kremowa. No i to, co ja uwielbiam, słuchajcie, krem maska na noc. Dwa w jednym. Jest podpisany Night Cream and Mask. Także słuchajcie, to Wam szczególnie polecam, bo produkt jest genialny. I ten krem pod oko, który ma, słuchajcie, technologię Memory, czyli żel, który powraca do swojego pierwotnego stanu. Za każdym razem to... A, wiesz, że ja już widziałam coś takiego kiedyś, właśnie w azjatyckich kosmetykach. To jest bardzo fajna sprawa. To jest genialne. I słuchajcie, w momencie, kiedy nabieram na palec, zaczyna się topić i nakładam pod oko, to mam wrażenie, jakby skóra była mokra, niesamowicie napita aktywnymi składnikami. Także pamiętajcie, główny składnik, ekstrakt z granatu, no i ta czerwień mówi sama za siebie, moc i energia. Dziękuję Ci, Paweł. Ale kochani, ja Wam muszę jeszcze coś pokazać. Otóż to jest linia mikroalgi, która jest w stałej ofercie marki, ale zmieniła opakowania. I ja Wam bardzo często pokazywałam ten oto mój ulubiony lotion tonik, który jest dwufazowy i co jest w nim fajnego, to przede wszystkim jego wspaniały skład.
To jest lotion, który przepięknie wpływa na naszą skórę, stosowany rano i wieczorem. Zwęża pory, cudownie ją rozświetla, lekko matuje. Mój ulubiony produkt w ogóle z tej linii. Testowałam również ten oto lotion do twarzy. Ma bardzo lekką konsystencję, szybko się wchłania i polubią go zwłaszcza dziewczyny, które mają cerę mieszaną i tłustą. Też bardzo fajny, ale jeśli mogę Wam coś polecić, to obowiązkowo ten właśnie tonik. Jest obłędny. Słuchajcie, Paweł będzie dla mnie kręcił szejka. Patrzcie na to, trzeba się tak poprawić. Dawaj, jedziesz. No, takiego bardzo smoothie. Właśnie chciałam to powiedzieć, że chcę taki dobrze zmielony. Może gdzieś będę. Kochani, jest również przepiękna Dominika z marki Eisenberg. Dominika, powiedz mi, co nowego w marce, bo wiem, że naprawdę dużo się dzieje. Słuchajcie, ten rok jest dla nas bardzo szczególny, dlatego że w końcu wprowadziliśmy makijaż. Makijaż taki smart make-up, który ma być dopasowany do potrzeb Waszej skóry, który ma współgrać z tym, co odpowiednie dla każdej kobiety, niezależnie od jej fototypu tak naprawdę. W związku z tym fokusujemy się na bazie, na nowych odcieniach naszych podkładów, na zupełnie nowych korektorach z bardzo takim specjalistycznym aplikatorem, który ma spowodować, że nie nakładamy zbyt dużo produktu na okolice oka czy na partie, gdzie mamy jakieś lekkie niedoskonałości. A możemy pokazać właśnie te aplikatory? Dwa rodzaje maskar, jeśli chodzi o aplikatory, to są takie specjalne kuleczki. W związku z tym ta aplikacja pozwala nam na to, żeby nie nakładać zbyt dużej ilości, tak? No, ciekawe. Dokładnie. Oczywiście, jeśli chodzi o formę aplikacji, tutaj możemy się zdecydować klasycznie na aplikator przy użyciu pędzelka. Możemy też go wklepywać, czy też blendować przy użyciu gąbki, w zależności od tego, jaką formę krycia chcielibyśmy tak, uzyskać. No właśnie. Jeśli chodzi o maskary, tutaj warto wspomnieć o tym, że mamy dwa rodzaje maskar. Będzie to maskara graficzna, maskara, która przede wszystkim jest wzbogacona o kompleks, który głównie pielęgnuje, a dopiero potem odżywia, wzmacnia i tak naprawdę daje efekt podkręconych, wydłużonych. O, fajna szczoteczka. Szczotka jest szczotką silikonową. Tak jak widzisz, ona jest tak bardzo fajnie dopasowuje się również do kształtu oka. Mhm. A są dwa rodzaje tych maskar, wodoodporna i zwykła? Nie będzie jedna. Maskar wodoodpornych. Maskara ta ciemniejsza, ta maskara Lanua, to jest typowa maskara, która jest przeznaczona dla typów oczu, kształtu oka, które lubią mieć takie wykończenie bardzo graficzne, bardzo ciemne, bardzo czarne. Decydujemy się na taki mocny look, bardzo dobrze wykończenie takiego smoky eyes na przykład, tak? Mhm. Tak jak widzisz, ta szczotka jest bardzo dobrze rozdzielona, mimo tego, że jest bardzo gęsta. To też ma znaczenie. Mhm. I nie jest taką ogromną szczotką. Nie jest ogromną szczotką i też forma, jak ją aplikujemy, jak ją wyciągamy z opakowań, też może zwrócić uwagę na to, że nic nie osiada tutaj wokół tej maskary, że jest łatwa, taka przyjemna aplikacja, czyli nie pozbywasz się nadmiaru produktu. No dobrze, a widzę też, że są jakieś nowe balsamy. Balsamy są dla mnie w ogóle przełomowe, jeśli chodzi o formę nawilżenia z delikatnym wykończeniem tak naprawdę w kolorze, dopasowanym do potrzeby. To może być właśnie tak jak ten pierwszy, który teraz wzięłaś, czyli Fusion Balm. Tak się nazywa cała linia. To jest naturalny, delikatny odcień, który tylko ma być dla Ciebie formą pielęgnacji, tak? On ma tylko odżywić, wypielęgnować usta. Nie nadaje nam koloru. Właśnie, pokażemy. On jest transparentny. Ale błyszczy. Delikatny połysk. Czekaj. To są tylko zdrowe, lśniące usta. Piękne.
Mój ukochany, naprawdę. O właśnie. Wart uwagi. A który jest twoim ulubionym kolorem? To jest mój kolor i to jest, słuchajcie, zdecydowanie Hoffman. To jest, słuchajcie, delikatny nudziak. Pokaż, pokaż. Nielepiący. No pięknie! Jak jest fajnie obłędny. To jeszcze zapytam na koniec. Rozumiem, tak, że ta cała kolekcja jest już dostępna w Sephorze. Ta cała kolekcja zjawi się w Sephorze, słuchajcie. Zostańcie szczególnie z nami w połowie kwietnia i tegoroczne święta. Sprawdźcie sobie coś przyjemnego i zwróćcie uwagę na makijaż, który się pojawi na półkach z pielęgnacją. On się pojawi na półkach z pielęgnacją w perfumeriach Sephora. Jako, że jest to dla nas nieodzownie tak naprawdę smart make-up, taki fajny etap, który ma być przede wszystkim wykończeniem prawidłowej pielęgnacji, bo nie zapominamy o tym, że marka Eisenberg to przede wszystkim marka pielęgnacyjna. To jest naszą główną domeną. Super, bardzo ci dziękuję. Pierwszy produkt, który zaczęłam testować, to między innymi ten tonik Lotion z płatkami róży, który jest właśnie na bazie wody różanej. Podobno obłędny. Ja jeszcze na razie nie mogę wam nic na jego temat powiedzieć, bo tak jak mówię, dopiero zaczęłam go testować, ale wśród tych produktów jest między innymi bestseller marki, czyli ich sojowy żel oczyszczający do każdego typu skóry. Ten też już zaczęłam stosować. Dodatkowo różaną maseczkę i też różany krem do twarzy. A tutaj zobaczcie, w ofercie są również balsamy. Kolejna marka, którą aktualnie testuję, a mianowicie ten oto Lotion tonik w sprayu, który ma w składzie aloes, ogórek i zieloną herbatę. Jak na razie bardzo dobrze mi się sprawdza, ale będzie jego recenzja u mnie na blogu. Dodatkowo zobaczcie, tutaj mamy też bardzo ciekawe olejki i między innymi maseczki, jak również kremy na dzień i na noc. O, a tutaj mamy kwasy. Bardzo dużo słyszałam na temat tych produktów. Między innymi zobaczcie, tutaj jest taki produkt Liquid Gold, który zawiera w sobie kwas glikolowy. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest stężenie tego kwasu, bo tutaj nie za bardzo, nie widzę, żeby była jakaś informacja, ale widzę tam z tyłu, że jest jeszcze balsam oczyszczający, który w składzie posiada również wyciąg z aloesu. To jest marka, która jest na mojej liście i bardzo chętnie przetestowałabym właśnie ten koncentrat. Zobaczymy. Może, kto wie. A teraz najnowszy zapach od Jimmy Choo. Tak, tak. Będziemy sprawdzać. Taki delikatny, naprawdę ładny zapach. Ania? Ty testujesz ten drugi, czerwony. Jak pachnie? Orzeźwiająco, troszeczkę owocowo, ale nie tandetnie. Bardzo fajnie, to jest mój zapach na dziś. No proszę bardzo. Ale muszę też powiedzieć wam, zobaczcie, jaka ładna buteleczka, klasyczna, piękna, a zapach, który przed chwilą Ania wąchała, w sumie to, którym się pryskała, to jest właśnie ten. Moje wrażenia po pierwszej wizycie na Sephora Open Door
bardzo, bardzo pozytywne. Oczywiście mnóstwo ludzi, mnóstwo dziewczyn i nie tylko, bo byli również mężczyźni, blogerów, influencerów, dziennikarzy, ogromna, przewijająca się tam ilość. Spędziłam kilka godzin, ale za to odwiedziłam moje ulubione marki, w tym m.in. Estée Lauder i Pawła, co mogliście zobaczyć wcześniej, Dominikę i nowości marki Eisenberg, markę Fresh. No i jestem już w domu, czas na lunch, ale zobaczcie, wróciłam do domu z taką ogromną torbą wypełnioną kosmetykami, torbą od Sephory, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i muszę przyznać, że to było inspirujące spotkanie. Pozdrawiam w ogóle wszystkie dziewczyny, z którymi się widziałam, ale teraz jestem głodna i dobrze, że Max szykuje obiad, bo czas najwyższy coś zjeść. Max szykuje lunch. Kochanie, co dzisiaj? Ostrygi. Ostrygę. Odprowadzę le comprate. Ale pachnie. Vedi come sono belle. Rozpakowałam tę ogromną torbę z Sephory. No i takie oto mam tutaj nowości. Pielęgnacja, bardzo proszę, i kilka zapachów, a tutaj kolorówka. I myślę, że częścią tych kosmetyków podzielę się z Wami, tak będzie najlepiej, najprzyjemniej. Kilka perełek przetestuję, bo jestem ich bardzo ciekawa, a reszta pojawi się, myślę, że już niedługo, w rozdaniu na moim Facebooku. Tak, i Wy będziecie mieli okazję coś potestować. A teraz zabieram się za pracę przed komputerem, ale zanim to zrobię, to przygotuję sobie jeden z moich ulubionych koktajli i tutaj widzicie szpinak świeży, seler, już pokroiłam jabłko, dodam połówkę banana, jedno kiwi, sok z cytryny, wiórki kokosowe i do tego len mielony złoty, odrobinę wody oraz kostki lodu.